trwa budowa obwodnicy Wałcza. Od kilkudziesięciu miesięcy trwają prace na placu budowy. Wałczanie na obwodnicę czekają od lat. Czekają z niecierpliwością. No bo nie będzie takiego ruchu Wałcza. Dlatego, że będzie mniejszy wtedy, odciąży się ten ruch przez miasto, prawda? Potrzebna, bardzo potrzebna. No tłok na całym mieście. Na obwodnicę trzeba będzie jednak jeszcze poczekać. Planowo inwestycja drogowa miała być ukończona w tym miesiącu. Już wiadomo, że się to nie uda. No ja myślę, że ubiegły rok, te deszcze, nie? Straszne, tam te jeziora były całe. Tyle błota było, nie mogli tam też za bardzo robić. I tutaj od strony Wiesiółki tam 18 przeseł musieli robić. Takie bagna są, nie? Bardzo trudny teren. A to jedna z przyczyn opóźnień na budowie obwodnicy. Wykonawca, czyli firma Energopol ze Szczecina, zgłosiła zastrzeżenia do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zgłoszenia skupiają się na trzech rzeczach, kwestiach pogodowych, związanych z tym, że w ubiegłym roku były bardzo duże opady deszczu. Obecnie mamy ten okres suchy, tak? Natomiast ubiegły rok rzeczywiście była to przekroczona średnia wieloletnia opadów w znacznym stopniu. Również na kwestii związanej z koniecznością wprowadzania zmian projektowych i z warunkami gruntowymi. Także te roszczenia wykonawcy skupiają się na tych trzech rzeczach i obecnie są one analizowane przez nas, jak i również inżyniera kontraktu. Od wczoraj nie udało nam się skontaktować z wykonawcą obwodnicy. Nikt nie odbiera telefonów ani nie odpisuje na maile. A wciąż aktualne pozostaje pytanie, kiedy auta będą mogły na nią wjechać. Wstępne analizy mówią o pierwszej połowie przyszłego roku. Maciej Rosiński, Telewizja Asta.